to piękna, bezludna wyspa na samym środku oceanu, na której w dzisiejszym odcinku nas nie zobaczycie, dlatego że jej wynajem kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Właśnie dlatego razem z Natalią zbudowaliśmy za niecały 1000 złotych trzy własne wyspy na ogrodzie Natalii rodziców. I tak, nasza woda to nic innego jak niebieska plandeka, a nasze wyspy to, jak widzicie, dywan ze sztucznej trawy. Każdy z nas mógł zabrać na swoją wyspę 12 rzeczy, które pomogą nam przetrwać, dlatego że właśnie osoba, która dłużej wytrzyma na swojej wyspie, wygrywa odcinek. Halo, sąsiadka, gotowa na survival? Gotowa, żeby cię pokonać. Okej, zobaczymy. Zobaczymy też, czy pogoda nas nie pokona, bo z tego co widzę, właśnie idą do nas czarne chmury, ale no mam nadzieję, że nie będzie padało. Mam też nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nie będzie mi za bardzo przeszkadzało koło fortuny, dlatego że razem z Natalią będziemy kręcili nim na zmianę co godzinę, no i możemy tu trafić albo jakieś ułatwienie, albo wiadomo, utrudnienie. Ale zanim pierwszy zakręcimy kołem i zanim pokażemy wam, co dokładnie mamy na naszych wyspach, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie dobić tutaj 30 tysięcy lajków. A jeśli chcecie widzieć więcej filmów z serii Kto dłużej wytrzyma, a jeśli jesteście nowi i trafiliście na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem, obok mojego awatara. Dobra, słuchajcie, witam was na mojej wyspie, teraz pokażę wam, jakie rzeczy ja ze sobą wzięłam. I tak, na samym początku mamy Lego, obok mamy półnamiot, który pomoże przetrwać mi noc, mam też krzesełko, na którym będę spędzała cały dzisiejszy dzień. Obok mamy pompujący się materac, żeby miała wygodniej w nocy. Jeżeli chodzi o atrakcje, to poza Lego mam jeszcze tarczę z piłeczkami i tableta. Jestem też przygotowana na komary, bo wzięłam sobie mugę. Mam telefon, stolik, na którym będę mogła układać Lego, ładowarkę, kołdrę i poduszkę. Tak szczerze, Natalia, to nie do końca przemyślałaś ten odcinek, wydaje mi się. Dlaczego? Potem ci powiem. Nie będę zdradzał ci teraz, bo ci pomogę. Jeśli chodzi o moją wyspę, to wydaje mi się, że lepiej to przemyślałem i na początek, jak widzicie, mamy parasol. Dzięki niemu, po pierwsze, uchroni się przed słońcem, które ma w drugiej części dnia mocno świeci, a po drugie, no w razie awarii deszczowej też będę zabezpieczony. Do tego mam, jak widzicie, ogromny leżak ogrodowy, który teraz nie jest zbyt duży, ale po rozłożeniu go będę mógł na nim normalnie w nocy spać. Dalej jest stolik, ale znacznie większy niż ma Natalia, na którym będę mógł siedzieć sobie na kompie, bo jak widzicie, wziąłem ze sobą komputer oraz zasilacz, żeby, no po pierwsze, móc ogarnąć parę spraw, które muszę dzisiaj zrobić, a po drugie, żebym, wiecie, w razie czego, jak będę chciał sobie obejrzeć jakiś film albo w coś pognąć, to no będę mógł to zrobić. Obok kompa i zasilacza mam powerbanka wraz z ładowarką, bo oczywiście, no mam też ze sobą telefon, wiadomo, bez niego to tutaj raczej ciężko byłoby wytrzymać. Dalej, jeśli chodzi o atrakcję, mamy, jak widzicie, latawiec, bo miało dzisiaj wiać, chociaż... jak tak teraz mierzę ten wiatr, to chyba nie damy rady go dzisiaj puścić. Ale na szczęście, poza latawcem, wziąłem też ze sobą basen. Jak widzicie, taki mały, dziecięcy, dlatego że no większy nie zmieściłby się na moją wyspę. Mam też zestaw do speedbola, a właściwie turnbola. I on jest o tyle fajny, że można grać w to samemu i jak widzicie, piłka nie powinna uciekać, ale potem to przetestujemy. I ostatnia rzecz, którą ze sobą wziąłem, to jak widzicie, śpiwór, którego no w trakcie dnia raczej nie wykorzystam, ale myślę, że w nocy może uratować mi życie. Poza tym, każdy z nas ma również w swojej wyspie, jak widzicie, grill jednorazowy, talerze papierowe oraz papierowe sztućce, dlatego że na kole fortuny możemy wylosować opcję skorzystania ze wspólnej wyspy. Wspólna wyspa to nic innego jak ten mały dywan pomiędzy naszymi wyspami i jak widzicie, jest tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy tutaj toy-toya i tak, widzowie, zrobiliśmy prowizoryczny toy-toy, tam w środku znajduje się taka turystyczna toaleta, którą pewnie potem wam pokażemy. Poza tym mamy tutaj walizkę ze swoimi ubraniami, kosmetyczki, lodówkę, w której znajduje się jedzenie, przekąski i tak dalej i właśnie jeśli ją trafimy, to no będziemy mogli potem skorzystać z tego grilla jednorazowego i mamy też tutaj, jak widzicie, dostęp do wody. Daje nam to łącznie 5 rzeczy na wspólnej wyspie, ale możemy w trakcie jakby jednego wylosowania skorzystać tylko z jednej z nich. Trochę inaczej działa prąd, dlatego że dla niego jest jakby oddzielna kategoria na kole fortuny i tutaj z tyłu za naszym prowizorycznym toytojem mamy też, jak widzicie, plecak z bateriami, kablami, w ogóle statyw, miarkę, no i podłączenie do prądu. No dobra, skoro wszystko już wiecie, to jak widzicie, mamy 12:55, o 13:00 po raz pierwszy kręcimy kołem. Jak coś nadal, to od tej pory już oficjalnie nie możemy stawać na żadne niebieskie pole, bo jeśli ktoś nas to zrobi, to od razu przegrywa, okej? Okej, mam nadzieję, że będziesz to ty. Oj, nie liczyłbym na to. Ja w takim razie wykorzystam sobie te 5 minut, żeby sobie zagospodarować trochę moją wyspę i nie wiem, czy nie rozłożę tego półnamiotu, bo coś się chmurzy i obawiam się, że zaraz zacznie padać. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, jak pójdzie Natalii składanie tego namiotu, dlatego że zazwyczaj robię to ja, Natalia mi ewentualnie pomaga i Natalia, to będzie dla ciebie test, czy poradziłabyś sobie w takim prawdziwym leśnym survivalu. Na pewno tak, ale widzę, że już zazdrościsz mi tutaj tego namiotu. Co ty, nic nie zazdroszczę, ja mam lepsze rzeczy, tak mi się wydaje, ale no o tym się przekonamy w tym odcinku. Jeśli chodzi o moją wyspę, to ja zacznę od napompowania tego mini basenu, dlatego że jak trafię na kole, że mogę skorzystać ze wspólnej wyspy, no to pewnie na początku użyję wody, wleję tą wodę do tego basenu, żeby po prostu no przez cały dzień już mi się nagrzewała. No dobra, za wiele nie zdążyłem napompować, bo jak widzicie, jest godzina 13, więc zapytajmy sztuczną inteligencję, kto z nas jako pierwszy powinien zakręcić kołem, a powinna zrobić to Natalia. Losuję już i zobaczymy, co jako pierwszy trafi mi się na kole.
Nie, zmniejsz swoją wyspę o 40 centymetrów. No to Natalia, życzę ci powodzenia, żebyś się zmieścił z tym namiotem. Ja nie chciałam nic mówić, ale to właśnie o niego mi chodziło, że on jest za duży. W ogóle tego nie przemyślałaś i jak jeszcze zmniejszysz wyspę o 40 centymetrów, to on ci się w ogóle chyba nie zmieści. Okej, jak widzicie, 40 centymetrów tutaj się zgadza, więc możemy zmniejszać naszą wyspę i ja myślałam, że to będzie mało, ale to jest ogrom. Ona się zrobi o wiele mniejsza. No i teraz się zastanawiam, co robić z moim namiotem, bo jak widzicie, moja wyspa aktualnie wygląda tak i totalnie się na niej nie mieszczę. Ja już jak widzicie, no pobudowałem swój basen, jak widzicie, no mi nie zajmują zbyt dużo miejsca, bo przewidziałem to, że na wyspie będzie ciasno, ale czas chyba powoli zająć się resztą rzeczy, spróbuję jakoś fajnie to sobie wszystko tutaj ułożyć, żeby mieć miejsce i na, wiecie, odpoczywanie i na granie w tego tennbala, tak żeby po prostu jakoś wszystko fajnie tutaj zorganizować. Dobra, słuchajcie, jako tako powoli się ogarniam i chciałem złożyć tego turnbola, ale jak widzicie, pojawił się problem, bo są tutaj trytytki. Zastanawiam się, no jak się ich tutaj pozbyć, bo nie mam tutaj nożyczek na wyspie i obawiam się, że może być z tym pewien problem, ale no spróbuję coś wykminić. Okej, widzowie, mamy zwycięstwo. Jak widzicie, udało mi się rozłożyć ten mój półnamiot, co prawda na milimetry, bo tutaj jeszcze trochę zostało do brzegu, ale z tej strony jestem już na granicy. Jeżeli chodzi o tył, to wygląda to mniej więcej tak, więc tam w razie czego będę mogła sobie jeszcze położyć jakieś rzeczy. Dobra, widzowie, jesteśmy uratowani. Z tego zestawu grillowego, który mamy na naszych wyspach, wziąłem, jak widzicie, drewniany nożyk i myślałem, że nic on nie da, ale ta trytytka jest tak mocno naciągnięta, że jak widzicie, jak robię o, coś takiego, tylko że dwoma rękami, a nie jedną, bo trzymam teraz kamerę, to wtedy jestem w stanie to obciąć. Czekajcie, spróbuję wam to pokazać. Uwaga! Jest, mamy to. Jak widzicie, udało się przeciąć trytytkę drewnianym nożem, więc jesteśmy uratowani. Okej, pokażę wam teraz wnętrze mojego namiotu, bo udało mi się już tutaj wszystko ogarnąć. Tutaj mamy ten materac, ale jego napompujemy później, bo na razie nie idę spać, więc jest mi on niepotrzebny. Tutaj mamy poduszkę, kołdrę. Z tej strony mamy taki kącik z gadżetami i atrakcjami. Tutaj poza namiotem rozstawiłam sobie stolik, na którym chyba zaraz zacznę układać sobie Lego. A tutaj po drugiej stronie mam krzesło, na którym będę mogła się opalać. Teraz na zewnątrz bardzo się wypogodziło, zrobiło się tak gorąco, więc ten namiot bardzo mi ratuje, bo w nim jest chłodno. Myślałam, że będzie się nagrzewał, ale czuć tutaj takie uczucie chłodu, więc w tym miejscu będę mogła uciekać od słońca. No dobra, po jakichś 15 minutach walki przeciąłem ostatnią trytytkę. Tak to wygląda. Zużyłem dwa te drewniane noże, ale jestem w szoku, że dałem mi radę to zrobić. Teraz już chyba w końcu mogę to złożyć i zaraz zobaczymy, jak to działa. No dobra, udało mi się to wbić na rogu mojej wyspy. Jak widzicie, mam piłeczkę. Teraz chyba, o, robi się tak i no, trzeba próbować trafiać tą paletką. Oj, Karol, ale się to, to trzeba trafiać. Ale fajnie to jest. A zazdrościsz, co? Troszkę tak. Ty właśnie znokautowałeś swój stolik? Tak, razem z aparatem, ale nie, mega, to jest najlepszy chyba zakup. No, więc tutaj jak widzieliście, mamy kącik rozrywkowy, tutaj mamy ten basen, do którego będzie trzeba nalać wodę. Tutaj jest strefa chillu i relaksu, jak widzicie, mamy stolik, mamy tutaj ten leżak, nad którym jest parasol, więc mogę sobie tutaj chillować w cieniu, bo no robi się mega ciepło. Pod leżakiem graciarnia, żeby wiecie, nie zajmować niepotrzebnie miejsca na wyspie. No i tutaj w rogu cały zestaw grillowy. W międzyczasie, jak ogarnęliśmy nasze wyspy, wypiło jak widzicie 14, nie zauważyliśmy tego, więc szybko teraz kręcę kołem, bo no moja kolej i zobaczmy, co będę miał. A mam, że mogę skorzystać ze wspólnej wyspy. W takim razie, widzowie, pierwszy raz na legalu. O, cyk, wchodzę na wyspę, nie dotknąłem wody, więc mogę skorzystać z którejś z tych rzeczy. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda, ale zobaczmy, co temu Natalii przy okazji. Zobacz, jak fajnie mam tutaj zrobione. No, nawet ładnie się tutaj ogarnęłaś ze wszystkim. Ja muszę teraz ogarnąć, którą z tych pięciu rzeczy mogę wybrać, bo mogę skorzystać tylko z jednej, ale zanim cokolwiek wybiorę, to uwaga, tadam, proszę bardzo, tak wygląda nasz toj na środkowej wyspie. To jest ogólnie taka mini turystyczna toaleta, powiem wam, że no weszliśmy na wyższy level, jeśli chodzi o nagrywanie survivali, bo no możemy z tego normalnie korzystać, ale no z racji tego, że nie mam póki co potrzeby pójścia do łazienki, to wykorzystam inną rzecz i nie będzie to ani lodówka, ani kosmetyczka, ani walizka z ubraniami, tylko wykorzystam wodę i naleję sobie, słuchajcie, wodę do mojego basenu, tak żeby się nagrzewała. Chociaż w sumie czekajcie, Natalia, czy ja mogę zalać swoją wyspę na przykład? Czysto teoretycznie? Nie zrobię tego, ale musisz mi obiecać, że ty też nie zalejesz mojej wyspy, jak będziesz miała dostęp do wody. Dobra, obiecuję. Zrobiłem to, widzowie, bo boję się mojego laptopa, nie chcę, żeby Natalia go zalała, więc teraz jesteśmy bezpieczni, więc odkręcamy wodę, wlewamy ją do basenu. No i w ten sposób właśnie wykorzystam to ułatwienie. Z racji tego, że na niebie pojawiły się chmury i nie jest już tak gorąco, stwierdziłam, że wezmę Lego i zacznę je układać. Tam w ogóle w oddaję Karol wlewa wodę do swojego basenu i ja nie chcę nic mówić, ale on na 100% się do niego nie wejdzie i wydaje mi się, że stracił szansę na wzięcie sobie czegoś z lodówki albo skorzystania z toalety. Wyjęłam sobie już tutaj wszystkie woreczki, jest ich całkiem sporo, więc zobaczymy, czy w ogóle uda mi się to wszystko dzisiaj ułożyć. W międzyczasie, jak nalewa mi się woda, to przypomniało mi się, że my Natalia mamy
mamy w lodówce wodę, którą mieliśmy mieć od początku. Zapomnieliśmy jej wziąć. O, patrzcie, my je wsadziliśmy na chwilę, żeby one się schłodziły. Mieliśmy wyjąć przed zaczęciem nagrywania, ale zapomnieliśmy, więc biorę tylko je. Jedną daję Natalii. Dzięki. Drugą wrzucę na moją wyspę i no z tego możemy normalnie korzystać. No dobra, tyle wody w basenie chyba wystarczy. I tak tam cały nie wejdę, więc to będzie tylko wieczór, tak żeby się, nie wiem, schłodzić od nóg, powiedzmy. Więc uwaga, zakręcamy wodę, odkładamy węża na miejsce i... O, mogę teraz cyk wskakiwać z powrotem na moją wyspę. W międzyczasie Natalia układa Lego, jak widzicie, wyjąłem sobie laptopa, bo muszę ogarnąć parę rzeczy, m.in. wysłać pliki montażyście, żeby on już to mógł montować, ale pojawił się mały problem z moim leżakiem, bo niestety jest on trochę zbyt niski. Jak sobie na nim leżę, to o, jak widzicie, muszę mieć ręce tak dość wysoko, trochę niewygodnie, żeby móc z niego korzystać, ale poza tym cała moja wyspa wydaje mi się jest dobrze przemyślana, zobaczymy jak będzie dalej, ale no póki co chyba lepiej nie mogą sobie tego ogarnąć. No dobra, minęło trochę czasu, udało się skończyć pierwszą paczkę, jak na razie moje kwiatki wyglądają tak i te są już mega ładne, te chyba będą do dokończenia. Chyba że faktycznie będą tak wyglądały, ale zobaczymy jak dojdziemy do dalszej części instrukcji i zrobimy kolejne paczki. Słuchajcie, montuję właśnie sobie shortsy na Sweet Planet, ale pojawił się mały problem, bo moja tabletka na alergię, którą brałem rano, chyba powoli przestaje działać. Nie wiem czy będzie to widać, ale czuję, że oczy robią mi się już czerwone. Tutaj wokół jest pełno traw, na które ja właśnie pod koniec czerwca mam największą alergię. Nie wiem czy słyszycie, ale już mi się też robi katar. I problem jest taki, że nie mam tutaj ze sobą tabletki, więc nie będę mógł wziąć kolejnej, zresztą i tak bym nie mógł, bo bierze się raz na 24 godziny, ale no jestem ciekawy, słuchajcie, czy ta alergia nie będzie mi dzisiaj mocno przeszkadzała. No dobra, wybija godzina 15.01, więc czas na kolejne zakręcenie kołem fortuny i zobaczymy, co tym razem uda mi się wylosować, a mam oddaj przeciwnikowi swoją jedną rzecz. Tak, widzowie, to czekajcie, idę tam. Nie wiem, co się dzieje, ale już zaczynam powoli tracić wiarę w to, że uda mi się wylosować coś dobrego na tym kole fortuny, bo najpierw miałam zmniejszenie swojej wyspy, teraz muszę oddać jedną rzecz Karolowi i wiesz, Karol, co ci oddam? Chyba te rzutki, bo z nimi i tak nic nie zrobię i w sobie nie ma gdzie ich zamontować. Nie no, te rzutki, a nie chcesz mi oddać na przykład tego Lego twojego? No co ty, za fajnie mi się układa, dobra, uwaga, rzucam cię, musisz złapać. O, no właśnie, zróbmy może tak lepiej, cyk. Kolejna rzecz na mojej wyspie, tylko w sumie tak szczerze mówiąc, no właśnie, może być problem, żeby to gdziekolwiek zamontować. Przez ostatnie 30 minut montowałem sobie shortsa z najdroższym zamówieniem w historii naszego sklepu za, jak widzicie, 1537 zł. I tak, pani Beata kupiła za tyle słodycze, słone przekąski i napoje z naszego sklepu. Ale skoro o Sweet Planet już mowa, to mogę wam zdradzić, że w najbliższą sobotę, czyli 1 lipca o godzinie 12.00 w południe, na naszej stronie pojawią się pierwsze w historii Mystery Boxy. Bardzo często pytacie nas, czy znamy stronę Mystery Boxy, że chcielibyście kupić jakieś paczki w ciemno, więc stwierdziliśmy, że z okazji wakacji wypuścimy wakacyjne Mystery Boxy, których ilość jest limitowana do 250. Jak sama nazwa wskazuje, Mystery Boxy polegają na tym, że no są to już gotowe paczki, które zamawiacie w ciemno, nie wiedząc co znajduje się w środku, ale razem z Natalią, sami osobiście wybieraliśmy produkty, które mają być w dwóch Mystery Boxy, dlatego że nasze Mystery Boxy są podzielone na mały oraz duży. Mogę wam jeszcze zdradzić, że w każdym Mystery Boxy znajduje się kilkanaście produktów, w sensie wiadomo, że w tym droższym Mystery Boxie jest ich trochę więcej i są one droższe, ale zarówno w małym, jak i dużym Mystery Boxie jest kilka produktów, których w ogóle nigdy nie było na naszej stronie. Co więcej, mały i duży Mystery Box ma zupełnie inne rzeczy, więc praktycznie żadna z rzeczy się nie powtarza w obu tych boxach. I poza tym, że w środku znajdziecie w nich mega nietypowe, zagraniczne słodycze, słone przekąski i napoje, to każdy Mystery Box jest też jakby specjalnie zapakowany w taką ładną wolutę, w fajny karton. I do każdego Mystery Boxa dorzucamy również limitowane, specjalnie stworzone na tę okazję karteczki z moim i Natalii odręcznym autografem. Jeśli więc jesteście tym zainteresowani, to w sobotę, w południe o godzinie 12.00 Mystery Box wlatują na stronę, więc koniecznie sobie to zapiszcie, bo już chyba nigdzie nie będziemy wam o tym dawali znać. Okej, w międzyczasie jak Karol dla was nagrywał, to udało mi się ułożyć kolejne 3 kwiatki i teraz zabieram się za kolejne. Po dłuższym czasie udało mi się ułożyć 2 kolejne kwiatki i jak możecie zauważyć, jakieś owady do nich przylatują. Nie wiem, czy myślą, że są to prawdziwe kwiatki, czy aż tak to odzwierciedlają, ale została mi już ostatnia paczka. Z racji tego, że robi się coraz lepsza pogoda, stwierdziłem, że czas sprawdzić temperaturę w naszym basenie i... No szału niestety nie ma, jest dość chłodna ta woda, ale w sumie tak, żeby wiecie, zmoczyć sobie nogi, żeby trochę się schłodzić, to wydaje mi się, że spoko. Wybija godzina 16, więc czas na moje zakręcenie i uwaga, od teraz nie mogę używać rzeczy elektronicznych. To oznacza, widzowie, że mój telefon i mój laptop, dzięki którym trochę szybciej leciał mi czas, w tym momencie muszą leżeć i no nie mogę z nich korzystać. W takim razie chyba musimy wrócić do mojego turnbola, spróbuję trochę w to pograć i no mam nadzieję, że zbyt szybko mi się to nie znudzi. No
i moi drodzy, został mi ostatni kwiatek do ułożenia i wtedy pokażę wam efekt finalny. Zrobiłem sobie przerwę od grania, bo po 10 minutach, tak szczerze mówiąc, już mi się to znudziło i no nie myślałem, że będę miał problem w dzisiejszym odcinku z nudą. Jeśli chodzi o łazienkę, to jest spoko, jeśli chodzi o jedzenie, to no nie ukrywam, że zjadłbym coś, ale jeszcze spokojnie parę godzin wytrzymam. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest idealnie, bo tutaj mam cień, w nogach mam słońce, więc jestem tutaj chłodzony, tam grzany i no pod tym względem jest spoko, ale najgorzej aktualnie mam właśnie z nudą i z alergią. W międzyczasie z nudą zrobiłem sobie małe przemeblowanie na mojej wyspie. Jak widzicie, dałem tam stolik, telefon z kompem schowałem. O, tutaj pod leżakiem, żeby słońce ich nie nagrzewało. I jak widzicie, postawiłem sobie też tarczę na leżaku, bo dzięki temu, że ona tutaj leży, wiecie, jest mała szansa, że ta pijeczka wypadnie mi za wyspę. I uwaga, czekajcie, spróbuję trafić 5 dych. No, prawie. Halo, Natalia, jak tam? Długo jeszcze ci dojdzie z tym Lego? Właśnie skończyłam ostatniego kwiatka. Serio? Wyczucie czasu, no! Całe szczęście, widzowie, bo odkąd Natalia zaczęła to układać, to jej zazdrościłem, bo miała fajne zajęcie i... Natalia, nie chcesz mi jakoś sprzedać tego Lego albo wymienić się za coś? Mogę za leżak. Nie, dobra, to nie ma opcji. Tak finalnie prezentują się moje kwiatki. Fajnie wyglądają, mają różne style, mają różne kolory, tylko nie mam za bardzo co z nimi zrobić, więc chyba muszę na razie schować je do kartona. Do mojego losowania zostały 2 minuty i stwierdziłam, że wyjdę sobie na mój fotel, żeby posiedzieć sobie przed namiotem i podenerwować Karola, bo Karol, wiesz, ile rzeczy się dzieje w necie? Pewnie niewiele. Stypa póki co o tej godzinie jest. Na Twitterze jest tyle nowych newsów, że aż chciałbyś chyba poczytać je, serio. Nie, Natalia, jakoś mi nie zależy. Ale czas na moje kolejne zakręcenie kołem fortuny i uwaga, co tym razem będzie? Możesz skorzystać ze wspólnej wyspy. Mega się cieszę, że udało się to wylosować, bo jestem na maksa głodna i chyba wezmę sobie coś na grilla. I chyba będzie to pizza, wiesz, Karol? Szczerze, Natalia, nie robi to na mnie wrażenia. Dopóki nie poczuję zapachu, to będzie okej. Okay. Jestem już przy naszej lodówce i teraz sprawdźmy, co tutaj dobrego można wziąć. Natalia, przypominam, że 3 rzeczy, tak? Maksymalnie. Okej, czyli jak wezmę sobie pizzę, którą chciałam i wezmę sobie kamień i papier do pieczenia, to już nic więcej nie mogę. No, na to wychodzi. A tu jest tyle dobrych rzeczy, na przykład te pyszne Doritosy, Oreo. Mamy też różne słone przekąski, które przydałyby się na później, bo nie wiem, czy uda mi się później wylosować jeszcze raz to samo. I powiem wam szczerze, że teraz mam dylemat, chociaż jak patrzę sobie na tą pizzkę, to ona do mnie przemawia i chyba wezmę ją. Ja, widzowie, jestem bardzo ciekawy, jak Natalia poradzi sobie z rozpaleniem grilla. No, z namiotem jej się udało, więc zaraz właśnie sprawdzimy. Ale Natalia, myślę, że ta pizzka się zrobi w ogóle? Myślę, że tak. Wzięliśmy to, widzowie, trochę na czuja, że powinno to działać, ale... Ja mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to nie będę miała co zjeść. No właśnie nie wiem, czy ten kamień się nagrzeje. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze robię, chociaż ten ogień jest taki duży i wziąłem tutaj wszystkie rzeczy, które wcześniej leżały, jakieś kartony i w ogóle. I chyba chwilę poczekam, aż on trochę przygaśnie, bo tak to ta pizka mi się spali, a się w ogóle nie podgrzeje. Tak mi się przynajmniej wydaje, że chwilę powinnam poczekać. Położyłam teraz ten kamień na grilla, ale nie wiem, czy on nie gaśnie przez to, chociaż tam jakieś płomienie w środku jeszcze widać, ale chciałabym, żeby ten kamień jak najbardziej się nagrzał, żeby ta pizka się zrobiła, ale strasznie zaczęło się dymić, nie? Czy wszystko jest okej? Okay? Widzowie, ten szok w oczach i myślenie, co to zrobić, Natalia? Odcięłaś chyba trochę za dużo powietrza, wydaje mi się. Jestem bardzo ciekawy, jak to się zakończy, czy Natalia da radę zjeść tą swoją pizzkę, chociaż no coś tam kombinuje. Natalia, aż tutaj lata mi twój grill, więc weź tak delikatnie dmuchaj. Położyłam moją pizzkę na tym grillu, ale wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. Jedyne co, to na maksa się ona zadymi, bo tam wszystko po prostu przestało się już palić. Chociaż mam nadzieję, że ten węgiel jest nagrzany i będzie ją delikatnie podgrzewał, chociaż patrzcie, co się dzieje. Zadyma jak nie wiem. Kurde, widzowie, co chwilę to słońce zachodzi. Jak jest za chmurami, to jest zimno, więc stwierdziłem, że żeby się rozgrzać, pogram sobie chwilę w tego turnbola, bo jak wiecie, trochę się ruszam, to jest mi delikatnie cieplej. W ogóle patrzcie, jaki skill już, cyk. I tutaj cyk, backhand i forehand. A, i tak sobie gramy. Minęło całkiem sporo czasu, jak widzicie, grill nadal się dymi, ale spójrzcie tutaj, jak widzicie, mozzarella się roztapia, więc ta pizka się grzeje, jest gorąca, więc myślę, że muszę poczekać jeszcze jakieś takie 10 minut i będzie gotowa do jedzenia. Dobra, słuchajcie, Natalia, walczy z pizzą, ja w międzyczasie zakręciłem kołem i mam, że mogę skorzystać ze wspólnej wyspy, czyli znowu to samo. Gdybyście zastanawiali się, dlaczego tak często nam się tu trafia, to dlatego, że co druga opcja na tym kole to jest właśnie wspólna wyspa. No i mam to samo, co Natalia miała wcześniej, ale zastanawiam się, słuchajcie, co zrobić. Generalnie mam dylemat między jedzeniem a toaletą, bo jestem delikatnie głodny i chce mi się trochę bardziej do łazienki. I skoro ta opcja tak często wypada, to jest szansa, że potem jeszcze dam radę coś zjeść. Mam przynajmniej taką nadzieję. A teraz chyba pójdę skorzystać z tej toalety, bo no wydaje mi się, że to potem z czasem mógł być większy problem. W takim razie, jak widzicie, jestem w środku, podnosimy deseczkę i pierwszy raz będę używał tej toalety zgodnie z jej przeznaczeniem, więc pozwólcie, że odłożę kamerę, dobra? W międzyczasie jak będę się załatwiał. Po dłuższej chwili moja pizzka, jak widzicie, jest prawie gotowa. Cały czas się podgrzewała. W międzyczasie Karol zdążył wylosować kolejną rzecz na kole fortuny. Co prawda jest ona cała porwana, bo co chwilę sprawdzam od drugiej strony, czy jest upieczona, ale chyba jest już okej i w końcu mogę zjeść. Okej, czas przetestować jej smak i uwaga, powiedziałabym, że jej smak to jest smak dymny, bo poza tym dymem słabo czuć smak, w ogóle sąsiad zaczął kosić, ale ciasto jest okej, tylko ta szynka jest zimna, bo ona była
u góry i nie zdążyła się nagrzać i... brzegi też nie są zupełnie nagrzane. Natalia, tobie się nie chce do toalety? Trochę chcę już, no właśnie, życzę ci powodzenia. Słuchajcie, takiem tą pizzę i wydaje mi się, że ona jednak nie jest do końca dobrze zrobiona, bo krojąc ją złamał mi się widelec, jest taka twarda, więc chyba coś tutaj poszło nie tak. Jedząc tą pizzę, strasznie zachciało mi się pić i teraz mam dylemat, bo powoli zaczęła mi się chcieć do toalety, a nie wiem jak szybko uda mi się wylosować na wyjście na wspólną wyspę i ja w dzisiejszym odcinku strasznie się oszczędzam z piciem, bo jak wiecie wypijam tylko tyle w butelce, więc jest to naprawdę bardzo mało. I chyba zrobię tak, że poczekam aż zjem całą pizzę i wtedy się napiję z jakieś 3-4 łyczki, żeby się nie opijać, ale żeby nie chciało mi się aż tak bardzo pić. Słuchajcie, wystawiam sobie mój leżak tak, żeby był trochę bardziej w słońcu. Chcę jak najbardziej się nagrzać, dlatego że no coś czuję, że jeszcze 2 godzinki i zacznie się robić chłodno. I tak sobie uświadomiłem, że przez to utrudnienie, że nie mogę używać rzeczy elektronicznych, tak naprawdę odpadły mi 4 rzeczy. Wiadomo, odpadł telefon, odpadł laptop, ale poza tym odpadła też ładowarka do telefonu, ładowarka do laptopa i w sumie jeszcze powerbank, więc odpadło mi 5 rzeczy z 12, które wziąłem. No i w sumie mogę to trochę lepiej przemyśleć i nie brać tylko rzeczy związanych z elektroniką. Tak prawdę mówiąc, ten mój basen to też nie był najlepszy pomysł, bo no fajnie, że jest. Parę razy wszedłem do niego, schodziłem sobie nogi, ale no poza tym zbytnio z niego nie korzystam. I całe szczęście, że z tym chociaż mi się udało, dlatego że gram w to co jakiś czas. W sensie podchodzę mniej więcej raz na 15 minut, gram sobie 5 minut, no i dzięki temu wiecie, mam trochę rozrywki, wtedy mi się to aż tak bardzo nie nudzi. No i tak właśnie mija mi czas na mojej wyspie. Okej, trochę pojadłam tej pizzki, została mi 1/4 i zostawię sobie ją na później, bo istnieje szansa, że zgłodnieję, no i zostawiłam te brzegi, bo tak jak mówiłam wam wcześniej, wydaje mi się, że one były jeszcze lekko surowe. A tam spójrzcie, jak Karol się nudzi bez telefonu, cały czas gra. Super ci idzie. Mamy godzinę 19, więc czas na kolejne zakręcenie i mam wybierz rzecz, której nie będzie mógł używać przeciwnik, Karol. Karol, bardzo mi przykro, ale będziesz musiał pożegnać się z jedną rzeczą i tak się zastanawiam, co mogę ci zabrać. Telefon i laptop. W sumie bez sensu, żeby ci zabierała, bo i tak nie możesz z nich korzystać. No teraz nie, ale potem być może będę. Ja proponuję basen, Natalia, nie? Zastanawiam się tak, pomiędzy tą twoją grą, bo cały czas nią grasz, leżakiem, bo cały czas na nim siedzisz, albo mam jeszcze coś lepszego. Śpiwór. Nie będziesz miał się czym przykryć, a zaczyna się już robić chłodno, jak zaszło słońce. Nie, dobra, poczekaj, Natalia. To przestaje się robić śmieszne. Ponegocjujmy. Może serio ten leżak, w sensie. Nie. Wydaje mi się, że śpiwór będzie idealny, więc zabieram ci śpiwór. Definitywnie i ostatecznie. Bez negocjacji. Oddam ci 4 rzeczy zamiast śpiwora, proszę cię. Nie, to jeszcze mnie utwierdza w przekonaniu, że to był dobry wybór. Dobra, oddam ci wszystko poza śpiworem. Nie, biorę śpiwór. No błagam cię, przecież się zamarznę. Dobra, słuchajcie, nie ma co ukrywać, że moja sprawa właśnie w tym momencie się mocno pokomplikowała, bo mimo tego, że... Aha, przykrywasz się, super, Natalia jesteś. Ale no mimo tego, że ja tego śpiwora jeszcze nie użyłem, to no właśnie zaraz pewnie mógłbym już to robić, bo robi się chłodno w nocy. Nie wiem, no nie dam rady bez niego, więc jedyna opcja, żebym tego odcinka nie przegrał, to wylosowanie na kole, że resetują mi się wszystkie utrudnienia. Jest na to szansa, mam nadzieję, że mi się uda. A póki co się tym nie przejmuję, bo jest jeszcze w miarę ciepło, więc jeszcze nie ma co panikować. Słuchajcie, muszę się trochę rozgrzać i znalazłem chyba idealny sposób, bo zamiast grać paletką, to teraz o, cyk, gram sobie logami, kopię sobie po prostu w tę piłkę i o, dzięki temu trochę mniej mi się nudzi, no i mogę się trochę rozgrzać, bo tak, nie mam na sobie skarpetek, żeby zdobyć je, to musiałbym najpierw wylosować, że mogę korzystać ze wspólnej wyspy, a potem musiałbym wybrać walizkę zamiast na przykład lodówki albo toalety i szczerze chyba wolę marznąć. No dobra, po dłuższej chwili skończyłam układać moje puzzle, ale pokażę wam, co będę robiła teraz. Jak widzicie, udało mi się znaleźć takie fajne puzzle, więc teraz będziemy układali je, a tam w ogóle w tle Karol się nudzi i dalej kopie swoją piłkę. No dobra, słuchajcie, w końcu wybiła 20, więc wziąłem telefon, żeby zakręcić kołem i uwaga! Nie wierzę, przecież to jest jakiś żart, no. Natalia, dawaj miarkę. Co masz? A co mogę mieć? Zmniejszenie wyspy. Szczerze, no myślałem, że już gorzej być nie może, a jednak biorę od Natalii miarkę i muszę zmniejszyć wyspę, tylko zastanawiam się, z której strony najlepiej. Jezu, jak zimno jest, jak wyszło spod tej kołdry. Musisz? Zobacz, aż mam gęsią skórkę. No, ale musisz, tak? Mnie denerwować. Szczerze mówiąc, widzowie, nie mam zielonego pojęcia, jak Karol jeszcze wytrzymuje, bo na zewnątrz jest tak chłodno, że wyszłam spod tej kołdry i zrobiło mi się momentalnie zimno. Miałam od razu gęsią skórkę i wydaje mi się, że Karol się podda. Mam nadzieję, bo chce mi się już bardzo siku. Jak wam mówiłam wcześniej. Dobra, słuchajcie, 60 cm mam już tutaj odmierzone. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz muszę zagiąć to wszystko. Jak wiecie, nic mi już tutaj nie wystaje. No i uwaga, czekajcie, jak to zrobić. No dobra, chwilę to trwało, ale moja wyspa zmniejszona. O, tam jest w sumie ślad po parasolu, więc tak to wyglądało. Tutaj dałem specjalnie te noże, żeby widzieć, o, gdzie to było. Jak widzicie, 60 cm się zgadza, więc muszę teraz jakoś trochę lepiej no tą całą moją wyspę ogarnąć, bo jak widzicie, zrobił się tutaj syf. Dobra, wyspa z grubsza ogarnięta. Tak to wygląda. Najważniejsze, że mieści się cały leżak, więc
mam jeszcze jak spać, póki co przynajmniej. Paletka sobie wisi tutaj, tam na dole mamy całą graczarnię. Tak aktualnie prezentuje się moje królestwo. Ty, Natalia? No? Tobie się nie chce siku? Ty byłaś w ogóle siku tutaj? Nie. Nie, tak trochę mi się powoli chce. Tak trochę ci się powoli chce, Natalia. Ile minął czasu? Czekaj, która jest godzina? 20.20. 20.20, zaczęliśmy chyba o 13, więc jesteś 7 godzin bez odzienki i trochę ci się chce, tak? Całe szczęście, że nie jesteśmy razem na wyspie, więc jak gdzieś tam zostawisz plamę, to ja nie będę tego czuł tutaj, mam nadzieję. Ja wypiłem tyle wody, ja się oszczędzam. Ja też się oszczędzam, ale mimo wszystko wypiłem trochę więcej, więc jakoś nie chce mi się wierzyć, że nie masz kryzysu, wiesz? Sobie siedzę sobie na fotelu i za mną zaczęły dobiegać jakieś dziwne dźwięki. Wydaje mi się, że gdzieś tam pod plandeką idzie jakieś takie duże zwierzę. Najpierw myślałam, że to jest jakaś mucha, ale te głosy są tak głośne, że to musi być coś większego, ale chyba nie chcę wiedzieć, co tam idzie. Ja też po mojej stronie mam zwierzaka, ale wydaje mi się, że to jest chrobusz, który tam lata. Czekajcie. O, chyba tu jest gdzieś? O nie, nie. Kurde, jak na coś nie chce latać. Aj, no dobra, nie słychać, ale gdzieś tutaj sobie myślę lata pod tą plandeką. Z racji tego, że wybija godzina 21, to czas na kolejne zakręcenie kołem fortuny i możesz skorzystać ze wspólnej wyspy. Oho, patrzcie, idzie, idzie. Leci. Co będzie? No łazienka, no i nie. Nie mogę wytrzymać, ja widzę, opisałam tajemnicze wiadomości na tablecie, że nie mogę wytrzymać. Co? Jakie tajemnicze wiadomości? Że nie mogę już wytrzymać. Dobra, wyłączaj nagranie. Dobra, bo będzie słychać. Jak? Jezu, jaka ulga, ja już nie mogę wytrzymać. Dobra, co toaletka? Dobra, ale jest tak zimno, co oczekują jakąś skórkę. Masakra, a jak ty wytrzymujesz, to ja nie wiem. No generalnie jest już coraz ciężej, nie będę ukrywał. Na szczęście nie ma komarów. Nie wiem jakim cudem, ale nie ma dzisiaj w ogóle komarów. Myślałem, że to będzie problem, a no póki co jeszcze żaden na mnie nie siedzi. Przez ostatnie pół godziny nagrywałem się, grając, wiecie, tą moją paletką, ale kurde, już powiem wam, że nawet to powoli nie pomaga. W sumie, jak tak sobie teraz myślę, to ja mogę użyć tego grilla w każdej chwili i zrobić na przykład z niego ognisko, przy którym się ogrzeję, ale jak zrobię to teraz, to potem, jak będę mógł coś zjeść, no to nie będę miał na czym sobie tego przyrządzić. W takim razie chyba jeszcze poczekam, jak będę miał kryzys, to wtedy to odpalę, ale no wolałbym się z tym wstrzymać, dopóki właśnie nie wezmę czegoś z lodówki. I właśnie, Karol, patrz teraz na mój namiocik, bo ja się do niego chowam, gdzie jest cieplutko. Pamiętacie, na początku filmu powiedziałem coś takiego? Tak szczerze, Natalia, to nie do końca przemyślałaś ten odcinek, wydaje mi się. Jednak to cofam, aktualnie Natalia ma lepszą wyspę i lepsze rzeczy na wyspie ode mnie, ale spokojnie, za godzinę to ja kręcę kołem i mam nadzieję, że wtedy wylosuję, że no wszystkie utrudnienia mi się anulują. Dobra, słuchajcie, jestem już w środku, zaraz pokażę wam, jak to wygląda, bo generalnie miejsca za dużo tutaj nie ma, ale jest go tyle, że tutaj na spokojnie się mieszczę. Teraz plan jest taki, że z racji tego, że jest naprawdę chłodno, to weźmiemy sobie ten materac i go napompujemy, żeby położyć go sobie na podłogę, żeby nie ciągnęło mi zimno od podłogi. Wtedy położymy sobie na to poduszkę, przykryję się kołdrą i będę sobie chillowała na tablecie. Wyjęłam ten materac z pokrowca i niestety okazało się, że jest on za duży na mój namiot, bo jak widzicie, zaczyna się tutaj, idzie sobie tutaj i kończy się tutaj, czyli opierając się o ścianę boczną, ale wydaje mi się, że jak go sobie nadmucham, to właśnie oprę go sobie tutaj i jak się na nim położę, to po prostu będzie mi cieplej. Okej, udało mi się napompować ten materac, teraz sobie łóżko i powiem wam szczerze, że teraz mogę na luzie wytrzymać do rana. Jestem najedzona, jestem po toalecie, czego mi najbardziej było potrzeba. Jest mi ciepło, mam kołdrę, mam śpiwór. Jestem osłonięta od komarów, więc wydaje mi się, że nic nie może mi zagrozić. Oprócz koła fortuny, które sporo może namieszać jak zawsze. O, pokażę wam jeszcze, jak wygląda moje gotowe łóżko. Tutaj poduszka, kołdra. Tutaj trochę zachodzi, tutaj trochę zachodzi. Jedyny minus tego namiotu to to, że tutaj jest okno, którego niestety nie da się zamknąć, ale jest tak delikatnie przypięte, więc mam nadzieję, że żadne robaki mi tędy nie wejdą na mnie. Słuchajcie, zrobię sobie małą przerwę od grania. Jest mega zimno, mimo tego, że staram się ruszać, to no jak widzicie, jest już praktycznie ciemno i czuć, że z każdą minutą temperatura spada. Natalia, która jest godzina? 21.39. Za 21 minut ja kręcę kołem i od razu mówię, że jeśli nie wylosuje mi się usunięcie moich kar, to chyba niestety będę musiał się poddać. Czy ja dobrze słyszałam? Co? Że chcesz się poddać? Coś ci się przesłyszało, Natalia? Dobra, słuchajcie, wybija godzina 22, więc punktualnie kręcę kołem, bo nie mogę się doczekać tego, co będzie i mam, że mogę skorzystać ze wspólnej wyspy. I z jednej strony spoko, bo będę mógł wziąć jedno z tych ułatwień, ale z drugiej strony dalej nie mogę używać telefonu, komputera, no i dalej nie odzyskam mojego śpiworu. Ale jestem już na wspólnej wyspie i teraz tak, muszę podjąć dobrą decyzję, bo mogę skorzystać tylko z jednej z tych rzeczy, czyli jeśli wezmę coś z lodówki, to nie pójdę do łazienki. Jeśli pójdę do łazienki, to nie wezmę nic z lodówki, ani nie będę mógł się ubrać cieplej. Z kolei jak ubiorę się cieplej, to nie pójdę do łazienki, ani też nie wezmę nic z lodówki. No mega ciężki wybór, Natalia, i kurde, nie wiem, widzowie, co zrobić. Jakbym wziął coś z lodówki, to mógłbym przy okazji rozpalić grilla, od niego bym się ogrzał. Więc tak robię, dobra, biorę coś z lodówki. A właściwie to nie coś, tylko proszę bardzo, zestaw grillowy. To jest jako jedna rzecz, więc to jest moja pierwsza rzecz. Druga rzecz to będzie bułeczka, chociaż Natalia, tutaj mamy w tej torbie papierowej cztery bułki. Czyli ta torba to jest jako jedność, czy jak? Tak, jako jedność.
Okej, dobra, czyli to jest druga rzecz. I czekajcie, co by tu jeszcze wziąć? Czy coś ze Sweet Planet? Może jakaś przekąska słona albo słodka? Nie, dobra, słuchajcie, skoro grill, to muszę wziąć ketchup. Grillek rozstawiony, więc uwaga, cyk, robimy. O, coś takiego, podpalamy go. I ja nie popełnię tego błędu, co Natalia, tylko poczekam chwilę, aż on się tutaj dobrze rozpali i dopiero wtedy wrzucę na niego. O Jezu, wszystkie te rzeczy, ale ciepło od razu. Słyszę, że Karol już sobie ogarnia grilla i powiem wam szczerze, że moim zdaniem Karol dokonał złego wyboru, bo wziął sobie jedzenie zamiast ubrań i zaraz zaczną go gryźć komary, a po drugie jest tak zimno, że ja leżę tutaj cały czas opatulona kołdrą i powiem wam szczerze, że jak tylko wyjąłem rękę, żeby nagrać, to mi ona zabardza, więc odkładam kamerę i wchodzę dalej pod kołdrę. O Jezu, widzowie, to był idealny pomysł, żeby wziąć tego grilla. Serio, nie dość, że sobie nagrzeję stópki, ręce i w ogóle wszystko. No to jeszcze zaraz zrobimy sobie tej pyszną kolację. Jestem tak głodny, że ten zestaw grillowy to ja chyba zjem cały. Leżę sobie i układam sudoku. Nagle zauważyłam, że jest godzina 22:27, ale nie to jest najważniejsze, bo jak możecie zauważyć, mam tylko 8% telefonu, więc niedługo mi padnie. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze jakieś pół godziny mi wytrzyma, bo jeżeli on mi się rozładuje, to w tym namiocie nie będę miała za bardzo co robić. W międzyczasie, jak na grillu smażą mi się rzeczy, wziąłem sobie suchą bułkę, bo już serio nie mogę wytrzymać, bo byłem tak głodny. Już sama ta bułka to jest moje spełnienie marzeń. Nie wiem, ile czasu minęło, ale zdążyłem zjeść dwie bułki i jak widzicie, moje mięso delikatnie, no widać, że się tutaj grilluje, ale szczerze, ja nie wiem, czy ja do 23 dam radę to przyrządzić. Okej, mały update sytuacji, godzina 22:45, 4% telefonu, więc stwierdziłam, że po prostu go blokuję, odkładam i czekam sobie do losowania, leżąc i nic nie robiąc. Dobra, słuchajcie, jest godzina 22:50, właśnie Natalia mi to powiedziała i tak szczerze, to chyba już mogę to zdejmować, nie? Wydaje mi się, że jest git, ciągle tutaj dmuchałem, żeby ten ogień się podtrzymywał i dla testu zdejmę najpierw tego schaba, potem ewentualnie karkówkę, bo ona była grubsza, więc niech ona się jeszcze robi, a no ja sprawdzę, czy to jest już dobre i mam nadzieję, że tak, bo jestem mega głodny. A ja, słuchajcie, przekroiłem tego schaba, niestety jest jeszcze trochę surowy, więc wrzucę go na grilla, niech on się tutaj jeszcze dosmaży, no i zjem go dopiero po 23:00. Ty, Natalia, ty tak ziewasz? Widzowie, co to za odgłosy dziwne, to Natalia dosłownie co minutę ziewa. Ty idziesz spać już? Wiesz co, siedzę bez telefonu i tak mnie zmoniło, że chyba mogę zasnąć zaraz. No dobra, wybiła godzina 23:00, więc czas na kolejne zakręcenie koła fortuny i uwaga, co będę miała. Nie możesz używać rzeczy elektronicznych. No powiem wam szczerze, że nie takiego losowania się spodziewałam, bo liczyłam na to, że uda mi się wylosować prąd, żeby mogę sobie doładować telefon, ale z racji tego, że nie mogę używać ani telefonu, ani tabletu, to szczerze, wydaje mi się, że mogę zasnąć, bo już co chwilę ziewam. Dobra, wydaje mi się, że lepiej już nie będzie. Uwaga, próba smaku. O Jezu. Widzowie, serio, dawno nie czułem takiej radości z jedzenia czegokolwiek. Schabik zjedzony był bardzo dobry, ale przez to, że go jadłem, trochę przegapiłem chyba moment, w którym karkówkę powinienem zdjąć, bo jak widzicie, tutaj się trochę, no, przysmoliła, ale nieważne. Ja to zaraz trochę zeskrobię. Poza tym ja lubię takie zjarane i kiełbaski, i rzeczy z grilla, więc idę to jeść, bo też nie mogę się doczekać. No dobra, pojedzone. W końcu, słuchajcie, nie czuję głodu. To była taka ulga, że szok, ale no niestety od razu po zjedzeniu czuję, jak robi mi się chłodno. No i w sumie byłem tak głodny, że właśnie zobaczyłem, że w ogóle nie użyłem mojego ketchupu. Zapomniałem o nim, w ogóle o nim nie myślałem, chciałem tylko jak najszybciej to zjeść i no i w sumie mogłem wziąć coś innego, bo jego nie użyłem. Ale nie ma co, osiadam teraz na leżak, bo dopóki jestem, wiecie, jeszcze w miarę nagrzany, to sobie poleżę. Zaraz jak zacznie mi się robić chłodno, pójdę sobie pograć tą paletką i no spróbuję wytrzymać jeszcze do północy, bo chciałbym zakręcić kołem, dlatego że może wtedy uda mi się no anulować te wszystkie trudnienia, które do tej pory miałem. Natalia? 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 Natalia, o, która godzina jest? Dlaczego ty mnie budzisz? No bo nie mam zegarka, dlatego cię budzę. Czemu ty śpisz już? Która godzina, bo ja nie wiem, czy mam losować, czy nie. A bo dobra, nieważne, sprawdzę sobie na aparacie. Sprawdziłem na aparacie, jest godzina 23:57, więc jeszcze muszę poczekać 3 minuty i no wtedy będę mógł kręcić. Mam nadzieję, że wylosuję jakieś ułatwienie, bo jak nie, to słuchajcie, ja się poddaję, dlatego że już zamarzam. Dobra, jest północ 1, chciałem to zrobić równo o północy, ale trochę pomyliłem się chyba w liczeniu w głowie. Nieważne, ważne jest to, że mogę, słuchajcie, zakręcić kołem i uwaga, sprawdźmy, co będzie, błagam, oby anulacja utrudnień. Aha, musisz stać. Nie, pierdzielę to, widzowie. Gdybym miał na sobie śpiwór, to bez problemu bym wytrzymał, ale zwróćcie uwagę, że ja dalej jestem w gołych stopach, krótkich spodenkach i nie, ja już nie dam rady. Widzowie, w tym momencie idę do Natalii. Natalia, hej, ty tu jesteś? Czekaj, ty spałaś już? No, nie świeć mi. Natalia, wygrałaś, wychodzimy. Koniec odcinka, serio. Ja mam dosyć, wylosowałem, że muszę stać, czaisz? Ja bym zamarzł. Czyli wygrałam. Nie ma opcji, za dłużej bym już nie wytrzymał, no, musimy. Zimno jest. Jest mega zimno, także dawaj szybko. My, słuchajcie, będziemy tutaj kończyli. Nie będę przeciągał tego pożegnania, bo chcę już iść jak najszybciej do domu, się nagrzeć, wypić herbatę i ubrać się, więc jeśli wam się podobało, strzel czapkę w górę, subskrybujcie kanał. A niestety dzisiaj Natalia ze mną wygrała przez to koło fortuny. Ona zawsze po prostu tak. Myślę, że wzięła lepsze rzeczy, a nie. Powiedzmy, no dobra, trochę lepsze rzeczy też miałeś, ale nieważne. Na tym kończymy. Trzymajcie się. Uciekam do domu.